Witam Was serdecznie. Dzisiaj jest 24 kwietnia 2022 roku, niedziela, dzień oczywiście święty, Dzień Miłosierdzia Bożego, to jest raz, no i święta wielkanocne dla prawosławnych. Po prostu są to święta wielkanocne dla też chrześcijan, ale dla prawosławnych chrześcijan. I również składam najserdeczniejsze życzenia wielkanocne spokoju, zmartwychwstania Pana Jezusa. No i oczywiście, żeby się ta wojna skończyła dla moich prawosławnych fanów. A przede wszystkim chciałabym tu złożyć życzenia dla Krzysia. Krzysia obchodzi dzisiaj 30 urodziny, ale są to w ogóle życzenia pisane w wiersze, muszę wam powiedzieć, więc ja to na pewno nie będę nawet próbować się tego uczyć, bo na pewno zrobię błędy i będzie to w ogóle bez sensu. Krzysiu dzisiaj ma urodziny i te życzenia są od Buni, od Pauli, od ich kundla, No a także ode mnie, wiadomo, te życzenia są również ode mnie. Krzysiu, to jest szczególny dzień dla Ciebie i najważniejsze, że składamy Ci życzenia w tych bardzo, bardzo trudnych i takich, oni tu ujęli, popieprzonych czasach. No dobra, niech im będzie. Najważniejsze, żeby inflacja się zatrzymała, a Putina, żeby Ukraina zmasakrowała. Żeby jastrząb na czele jastrzębi przeszedł na emeryturę. Nie bardzo wiem, o co chodzi, ale dobra, już mówię wam tak, żeby to nie było, że źle coś powiedziałam. Żeby strajk kontrolerów lotu prędko się zakończył, no bo wiadomo, że jest strajk, oni po prostu, mimo że mają dobre pensje, to chcą po prostu jeszcze więcej, a nie wiem, że mają za dużo pracy, pewnie im o to chodzi, bo pieniądze mają niezłe. Żeby ekspresówka Poznań-Koszalin szybko powstała, bo pewnie chcecie jeździć. Żeby Maksio chrapał długie lata, a pogoda na urlopie trwała całe lata. I żeby była jak ta lala. Teraz już wiesz, że twój prezent urodzinowy to nie będą okulary Ray-Bana. No to nie wiem, czy życzenie, czy jakieś tam inne, no trudno powiedzieć. Ale życzę ci naprawdę wszystkiego najlepszego. Ja chciałabym Ci powiedzieć jeszcze, Krzysiu, że obchodzisz 30 urodziny, lubisz dobre jedzonko i robisz najlepszą na świecie szakszukę. Nie wiem, co to jest, pewnie bym się dowiedziała. Aha, i jeszcze lubisz, wiesz co, podróże, małe i duże, i łachy Calvina Kleina. No to pewnie chodzi o rzeczy. Calvin Klein, bardzo lubisz tą markę. To bardzo fajne. Ja też lubię. Calvin Klein jest fajny, bo on jest taki sportowy. No, trochę taki przebogaty, ale bardzo fajny. Ponieważ jesteś totalnym lewicowcem, nie lubisz PiSu i Konfederacji. No ja już tam nie będę mówić tak, jak oni tu napisali, ale życzę ci, żeby ci nikt w życiu nie przeszkadzał. O, może w ten sposób. Duża buźka, dużo zdrówka, dużo pogody i fajnych wakacji dla ciebie, dla twoich przyjaciół, żebyście się spotkali, żeby te urodziny takie były wyjątkowe. Dzisiaj będzie fajny program The Voice of Senior, ja bardzo lubię, będę właśnie oglądać, dlatego muszę zaraz skończyć, bo muszę to wszystko pozamieszczać, pooznaczać, a jeszcze zrobić relacje, także naprawdę mam do godziny trzeciej w nocy pracę. Duża buźka, dużo zdrówka i spełnienia marzeń. Izabela, z rzetelnym okiem Izabeli, Izabela, Smart Line Modowy Rengen, Izabela. Spełniona i niespełniona już bardzo dobrze z moją nogą. Już jest naprawdę dobrze. Zobacz, już tak to ładnie to wygląda. Już nawet ta noga mi już nie jest taka bardzo spuchnięta. Już rany widzisz, już nawet nie robię opatrunków. Także myślę, że będzie dobre. Dzisiaj się kąpałam nawet cała, chociaż nie wolno mi moczyć. Nogę musiałam na zewnątrz kabiny i dopiero wtedy. No widzisz, tak to jest w życiu. Raz człowiek jest w dobrej formie, drugi raz w gorszej i musi sobie w każdej formie poradzić. Duża buźka i dużo zdrówka ci życzę i twoim przyjaciołom i fajnej zabawy wam życzę.